Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Demon's Souls i tym razem na samym początku odcinka zabijemy sobie pierwszego naszego arcydemona, czyli Dragon God Bossa, chyba nie pokręciłem jego nazwy, czyli po prostu Króla Smoków. W sumie takiego ich boga jakby nawet. Ostatnio zabiliśmy właśnie Flamelurkera, starałem się również zabić tego bossa, ale niestety bezskutecznie, trzy razy zginąłem. Troszeczkę chyba myślę, że się pospieszyłem parę razy. Dobra, muszę poczekać, aż mu te oczy znikną. Znaczy, zrobi się żółte, a nie czerwone. Jestem czerwony, to wtedy jest wkurzony, chce nas zabić i nas widzi. Jak są żółte, to po prostu nie ma pojęcia, gdzie się znajdujemy w tym momencie. Dobra, poczekajmy sobie. W sumie to jest dziwne, że on tak wyczekuje na nas. W sumie skoro on jest teraz tak naprawdę w 100% sprawny, jakby mógł przecież tutaj wszystko rozpierdzielić. Jest takim potężnym smokiem, więc nie wiem o co tu chodzi, ale nie wnikamy w szczegóły oczywiście. Dobra, poczekajmy, aż spojrzę na drugą stronę. Naszym celem jest dostanie się do tamtej wyrzutni z tamtą włócznią. To oczywiście mamy pełno niestety takich przeszkód, więc za łatwo nie będzie. Szybko. No i nie żyje. Jak pokonać tego bossa? Naprawdę nie sądziłem, że na tym Dragon God Bossie będę bardziej się męczył niż na Flamelurkerze. Naprawdę tego się nigdy w życiu bym nie spodziewał, że na tym bossie tak się będę denerwował i tyle razy zginął. Może mam jakiś inny pancerz, który ma troszeczkę więcej obrażeń, znaczy ochrona do obrażeń fizycznych, ale no nie, nie ma nic takiego, nie ma nic takiego, niestety. Nic takiego się nie jestem w stanie zaopatrzyć, chyba że jakiś pierścień mam może, co? Maxim Item Burden, Resistance Bleeding, Poison Resistance. No, nie mam nic takiego. Zamiast tego, żeby mnie ciężej wykrywał, to mogę sobie ustawić... W sumie nie mam żadnego innego pierścienia, nie mam żadnej fajnej alternatywy, więc zostanę przy tym ustawieniu, które mam aktualnie. Dobra. Na tarczy będę chodzić, może to coś zmieni. W sumie nie wierzę w to, no ale trudno. Można już za pierwszym razem tutaj przejść. No tak, dwa razy ryknąć, zaraz walnie pięścią. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby to rozwalić przy użyciu magii? Jak dla mnie, jak najbardziej powinno być to możliwe. Co na to twórcy, zaraz zobaczymy. No się wycwanili, niestety nie można tego rozwalić przy użyciu magii, to by było chyba zbyt proste. Wracamy. Uspokój się. Uspokój się, gigancie. Jezu, czemu zawsze w tą stronę musisz się patrzeć? No i znowu! Ja pierdzielę, ja nawet nie wiem, w jaki sposób on mnie uderza. Przecież on trzyma rękę w jednym miejscu, czy on tą drugą mnie uderza, czy jak to jest w ogóle? No bo, zobaczcie, ja jestem od tej pięści oddalony o kilka metrów, kurde, i ginę. Ja nie jestem w stanie rozgryźć w ogóle, na jakiej zasadzie ten boss mnie zabije. Naprawdę to jest dziwaczne. Dobra, popróbujemy jeszcze trochę. Normalnie Demon's Souls wyzwanie, zastanawiałem się, czy robić przed Dark Souls 2, a tu widzę, że nie ma takiej potrzeby, bo tutaj bossowie stoją na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi przynajmniej o tego tutaj zawodnika. Jest jaka szybko biegam. Żebym nie pomyślał podczas montażu, że tutaj przyspieszył mi klip. Ta nagrywarka. Dobra, lecimy. Spróbujemy teraz bardzo agresywnie podejść do tego bossa. No, przestań ryczeć. Podejdę, rozwalę. W taki sposób, znaczy, dobra, może nie aż tak agresywnie, bo teraz się w sumie na mnie patrzy. I tak mam zero duszy, tutaj nawet plamy krwi, jakoś mi na nim niespecjalnie nie zależy. Chyba jak on drugi raz ryknie i wtedy jesteśmy w polu jego widzenia, to wtedy dopiero wprowadza cios. To nie jest taka zasada, że dwa razy ryknie, to wtedy już nas zaatakuje, tylko właśnie jeśli widzi nas podczas już drugiego ryku, to wtedy dopiero nas pierdyknie. Dobra, co tutaj przebiegnę? Chyba powinienem też unikać troszeczkę biegania na sprincie, bo właśnie przez to on bardzo często mnie wykrywa. Teraz zwróciłem na to uwagę. Kurde, jakby korciło, żeby go w ten koles tutaj strzelić. To jest niemożliwe, jak widzicie. Znaczy, trafiłem go, ale nic się nie stało. Zero efektu. Aha, dobra, mogę się porządnie z życiem. I co mnie tutaj zabija? I co to jest? Aha! On mi z pięści przypierdzielił w twarz, no to super! Super, naprawdę. Świetnie.
Tamten ostatni etap jest właśnie najgorszy, bo tam nie mam żadnego dojścia do tego kamienia. On mi jeszcze łapą blokuje, żebym mu nie uciekł. Poczekaj, robaczku, ja się tutaj zablokuję i tylko przyceluję i z pięści mnie zabija za każdym razem. Dobra, jeśli mi teraz nie pójdzie, to myślę, że będziemy musieli zmienić jakąś tam taktykę. Najlepszym sposobem będzie chyba. Może teraz nam zmienię taktykę. Bo ta jakoś się sprawdza, takie agresywne bieganie. Będę biegać bez sprintu. Nie, no i tak mnie wykrywa. Dlatego, że się świecę jak cholera. Raz. Cofać się. Nie widzisz mnie wcale, to nie byłem przed chwilą. No, uspokój się. Nie widzisz mnie tutaj. Nie zgrywaj się nawet. Dobra, uspokój się. No, patrz już tam dalej. Teraz ty przejdź dalej sobie. Świetnie. Już mnie widzi. Ja nie wiem, jak on to robi. Jak ma bliżej głowę, to mnie nie widzi. Jak idę, ale tam jest wychylony, to mnie widzi. Dziwaczne. Tu jestem niewykrywalny? Nie! Niestety on ma takiego aima, że nie mam szans, żeby uciec od tego, niestety. O, rozwalił sobie to. Super, tylko fajnie, że to się zrespi za każdym razem. Ciekawe, czy jak w niego raz już wystrzelę z tej wyrzutni, czy jak go wtedy trafię, to jak zginę, to będę musiał znowu biec do tej pierwszej wyrzutni, czy ona już będzie aktywowana i on będzie miał tak mało życia. Obawiam się, że będę musiał za każdym razem to samo robić, więc kurde, ciężko może być na tym bossie, tym bardziej, że to jest tak naprawdę pierwszy odcinek, to ja jestem w stanie zniszczyć dopiero pierwszą blokadę, a ich jest tutaj chyba z 7, a tam na ostatnim etapie to już w ogóle jest hardcore. No słabo mi tutaj idzie. Chyba żebym. Wiecie co? To nie jest głupi pomysł. Bo ja miałem wrażenie, że jak używam Water Veil, to szybciej biegam. I chyba tak jest rzeczywiście. Chociaż nie wiem, to może być tylko głupie wrażenie. Nie wiem, dwie ręce. No przestań już ryczeć. Wkurzasz mnie. Pozwolę to. No. Tu się schowam, żeby nie było zaraz. Lecimy. I teraz muszę się przygotować. Jak on pójdzie na sam początek, to będę musiał biec szybko to rozpierdzić. Dobra, teraz. No nie wierzę! Nawet mnie nie dotknął tymi pazurami przecież i mnie zabił. Ech, muszę się napić. Po prostu. Tym razem nie soczek, tylko herbatkę na uspokojenie. Jeśli będę się dalej męczył, to myślę, że wytnę niektóre podejścia, żeby was za bardzo tutaj nie zanudzać. Chociaż w sumie, jak powycinam, to będzie ten odcinek miał 15-20 minut. Jak kogoś to zanudzi, to sobie najwyżej niech wtedy pominie ten filmik. Ja nie będę w takim razie niczego wycinał, bo ja mówię, ja te 40 parę minut mogę nagrywać, tak około na karcie, ale później już muszę lecieć i po prostu zrzucać na kompa. Jeśli ktoś chce, to niech sobie pominie to. A jak ktoś chce się ze mnie pośmiać, to niech sobie ogląda dalej. No dobra, daj już spokój. Teraz popełniłem chyba błąd taki, że on miał łeb z lewej strony. Po lewej mojej on miał łeb i jak ja po prostu zacząłem atakować, to on szybko się zorientował, bo on i tak łeb przesuwał w tą stronę, w moim kierunku po prostu przesuwał łeb i szybko mnie zauważył i dlatego mnie zabił tak szybko. Muszę chyba poczekać, aż nie on dojdzie z tym łbem do końca, tylko po prostu już mnie minie. Jakby mój obszar, na którym ja jestem, przestanie skanować i poleci sobie dalej. I chyba tak to działa, bo już nie pamiętam właśnie na niego taktyki. Ja pamiętam, że go zawsze za pierwszym, drugim razem rozwalałem. Za drugim mówię, jak coś tam spieprzyłem wyjątkowo, a tak normalnie to bez żadnych problemów to wszystko szło. O, właśnie na przykład teraz powinienem wyjść. Dobra, nie wiem, jak to działa. Nie mam pojęcia, jak ty działasz. Czy cię spaczowali, że ty jesteś teraz taki niezniszczalny badass, czy o co tu chodzi? No, przestań. Ma łeb tutaj. Leci. No i mnie widzi.
Taki eksperyment sobie zrobimy. Na jakiej zasadzie w takim razie on nie zauważył. A jak jest tutaj, tutaj to mnie widzi, widzi, wychodzę. Widzisz mnie, widzisz? A, tam już mnie nie widzisz. Dobra. I teraz mi widzisz, jak wracasz. Dobra. Dobra. To jest dla mnie przydatne. Sprawa. Czyli tak, widzisz, nie widzisz. I widzisz. No i co teraz mam zrobić? Szybko! Jezu! Dobra, udało mi się! Wreszcie mi się udało, dobra. W takim razie mamy tutaj pierwszą wyrzutnię, w tym miejscu jesteśmy w 100% bezpieczni. Nie wiem dlaczego nawet, to trochę dziwne, jakby tutaj nie mógł nas trafić, no ale trudno. W takim razie prawie połowę życia mu tym pierwszym strzałem zabierzemy. Teraz będę musiał się dostać do tej drugiej wyrzutni. Mam nadzieję, że tam uda już mi się przebić za pierwszym razem, nie będzie żadnych takich problemów. Przy okazji zobaczę sobie, ile ten odcinek się już nagrywa. No spokojnie, jeszcze 20 minut, około. Wow! I właśnie w tym momencie nam odblokował dalsze przejście. Tam jest kolejna wyrzutnia, właśnie ją widzimy. No teraz już nam zasłonił fajnie głową. Tutaj jeszcze jakieś skarby są, pamiętam. No właśnie, coś tutaj jest. Trochę życia straciłem. Ten skraweczek życia może naprawdę przeważyć nad tym, czy przeżyje, czy nie. Może przesądzić. Tu aż tak... O nie, jednak jesteśmy widoczni dla niego. Przecież to tak nie powinno być, chyba, nie? Ale to tak, ten kamień jest prosty do rozwalenia, bo on jest tak naprawdę za tą kolumną umiejscowiony. Tu mnie widzisz cały czas. Drugą stronę. Tu mogę się i tak schować, to pamiętam. Ty no, tu mogę się schować. To co ty sobie teraz, jaja robisz jakieś? Schowam się tutaj. Uspokój się. Elegancko. Normalnie w tym momencie, naprawdę jakbym poszedł, to mógłbym go zabić. I tak właśnie zrobimy, ale dopiero jak rozwalimy, znaczy jak go jeszcze trafimy tą z tej pierwszej strzałki, z tej pierwszej wyrzutni. Normalnie jakbym tutaj poszedł, to by mnie teraz zabił w tym momencie, na pewno. Tego bym nie chciał. Nie, ja po prostu teraz wystrzelę, normalnie rozerwę mnie na strzępy zaraz. Z nerwów tutaj. Jak będę musiał... Nie no, ja będę musiał to wszystko od nowa robić. Nie wytrzymam po prostu, naprawdę. Zaraz tutaj psychicznie i coś zniszczę. Poważnie, no ile można na jednym bossie się męczyć? No ja bym wolał... Dobra, fajnie, że droga do niego jest taka krótka, tak? To jest wielki plus. To jest w końcu arcydemon! Jaki mam level na tej postaci? 30. No... Na 30 levelu już walczymy z arcydemonem, no to jest nie najgorzej, myślę. Wiecie co? No to w dupie, zdejmuję wszystko, co mam. Tak naprawdę mi jest potrzebny do szczęścia tylko miecz. Nawet magii nie potrzebuję na razie. I będę tak biegać, będę szybszy, myślę. Być może też ciszej będę się poruszać. No tam na takie ostatnie proste jest najgorzej, tam pod koniec właśnie tego zabójczego biegu. No przestań już. Teraz to już ewidentnie nie mam najmniejszych szans na to, żeby przetrwać jakiekolwiek uderzenia. Jakbym normalnie miał jakieś szanse, nie? I sprint! I nie żyję. No, o co do cholery chodzi na tym bossie? Co się ze mną dzieje? No powiedzcie mi, no przecież zabiłem przed chwilą Armor Spidera za pierwszym razem, zabiłem też przed chwilą Flame Lurker, znaczy przed chwilą dla was to 1 i 2 dni temu pewnie. A teraz... dupa. Zaciąłem się na nim. Chyba, że... o właśnie, to jest dobry pomysł. Ubrać mój najlepszy ekwipunek i użyć czarów na protekcję. Żeby redukować obrażenia fizyczne. I to jest myśl. Tak więc muszę ustawić sobie oczywiście... katalista. No i jeszcze może tarczę, jak już na maksa, no to na maksa. Przed pewnym uderzeniem będę po prostu na tarczy stać i będę starał się sparować to jego uderzenie, znaczy sparować, zblokować. Sparować to tak jak kontra, riposta, to nie, Boże, to by nie było zbyt dobre. No i w takim razie sobie tutaj wbiegniemy. Zobaczmy sobie w takim razie produkcję. Nie jest najgorszy nawet.
czy ja wiem, że za bardzo się rzucam. Teraz to już w ogóle się tak wkurzyłem, że po prostu za bardzo tutaj reaguję, myślę. Na niego, jeśli chodzi o emocje. No zobaczę, czy przeżyję chociaż. Lol. Lol. Aha, jestem między jego paluchami. Lol. Nie! No nie! Taką mi nadzieję zrobiłeś, gnoju, i mnie zabiłeś w ostatnim momencie. Ale widzę, że protekcja ani full EQ, które aktualnie mam, to mi gówno daje tak naprawdę. Ale jaką mi nadzieję zrobił! Że to jest okropieństwo. Między jego paluchami, jakim cudem się uchowałem, zaklinowałem się tam, nie mogłem przejść. No i dupa, i dupa. To może zamiast protekcji to sobie trzasnę ten wodny czar. Nie wiem sobie po co, ale mam wrażenie, że po nim się przychodzi. Muszę sobie obczaić te czary w końcu, żebym wiedział co, jaki czar na pewno robi, a nie jak mi się tylko wydaje. To co mi się wydaje, to tam tak naprawdę w ogóle mnie nie interesuje. No. Dobra, to teraz zrobimy trochę inaczej. Nie jak on będzie miał tam łeb, to ja będę biec, tylko jak on będzie... Znaczy właśnie jak tam będzie miał. Tak? Czy jak to miało być? Nie wiem, pomysł fajny, a zapomniałem. Za dużo razy go uderzyłem. Ale przeżyję. Dobra. Czyli tak, nie używaj demo ataków mocnych, bo ten wyskok niestety cię spowalnia strasznie. To już to widzieliśmy, to pomijam. Dobrze ci tak, mam nadzieję, że cię boli jak najbardziej, byś wiedział jak mnie to boli, co mi robisz, że mi tyle razy zabijasz. O, tak to wygląda. Teraz to ja mogę tutaj działać. O, zobacz, tylko. No, tylko do mnie tutaj nie spal teraz. Tam mnie spalił ostatnio, nie? Dobra. Tu jak mnie zobaczy, to już będę naprawdę miał wielki problem, więc poczekajmy sobie, gdzie on się patrzy. Tam. W ogóle jak on się patrzy? On się patrzy tu, dobra, teraz na mnie. Patrzy tam do góry. No tak, niech on spojrzy w drugą stronę, to ja to rozwalę i się cofnę. Zobacz, tam już jest koniec. Tam już jest ostatnia barykada. Jeśli uda mi się tam teraz przejść i przeżyć, to już będzie koniec tego zasranego bossa. Zobaczmy, czy mi się uda. Nie uda mi się. I uda mi się. Uff, udało mi się, dobra. Tylko go zabiję szybciutko, bo on tutaj ma tendencję do tego, że spada w tekstury niestety. Przepraszam was bardzo serdecznie za to, że tak długo musieliście oglądać moje zmagania z tym bossem. Nie wiem, może się ubawiliście nawet, niektórzy pewnie tak. Ale wiem, że na pewno nie wszyscy, więc przepraszam was za to. Za ten mój trochę nieogar, nie wiem z czym to było spowodowane, w sumie on nasz taki ciężki nie jest. Teraz go nie dobijemy, ale go tak już naprawdę zranimy, że on, myślę, żeby nawet się wykrwawił tutaj. Ale nie, my musimy oczywiście podejść i mieć pewność, że on nie przeżyje i musimy go zaraz dobić. Ja go dobiję sobie bezpiecznie z magii na dystans, bo on tutaj jeszcze będzie tym oddechem mógł nas zabić, tymi swoimi oparami, że tak powiem. Jestem, mówicie, gorącymi. Można spalić żywcem. Jeszcze ja widziałem filmiki na YouTubie, gdzie ludzie spadali jeszcze tutaj i ginęli podczas tej próby dobicia tego bossa, więc wiem, że takie coś jest na porządku dziennym. I ja wolę tego uniknąć. Chociaż mi nawet w serii się kiedyś tak zdarzyło, że chyba zginąłem od tego już na tym etapie, co już on jest tak naprawdę wystawiony na dobicie. Tutaj też mi się zdarzyło kiedyś zginąć. Namierzyłem go? Namierzyłem. O właśnie. Nie! I bym zginął w jeszcze głupszy sposób. Dobra, stąd go dobijemy. On po każdym trafieniu będzie tak... No może nie po każdym, ale po jakimś... O właśnie! Zadałem obrażeniu, będzie tak wystrzeliwał w górę na chwilę. Jak się będzie podrywał, ale nie poleci nigdzie. Nie ma opcji, smoku. Giniesz! Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie strzał i... Właśnie w tym momencie pokonaliśmy arcydemona Dragon Goda, czyli Boga Smoków. Zobaczmy, ile dusz otrzymam. Myślę, że więcej, zdecydowanie więcej niż za Flamelurkera. No, należy mi się w końcu, no bo przecież się trochę namęczyłem na nim. Otrzymaliśmy również naszą ludzką formę, jestem w końcu człowiekiem. 26800, elegancko. Ja sobie skonsumuję te dusze, które tutaj mamy. Mam na przykład legendarną duszę żołnierza i chyba nic więcej nam nie ma. Więc ponad 30 000 dusz. Jeszcze tutaj te otrzymujemy dusze z tego demona i tak dalej. I właśnie otrzymaliśmy duszę arcydemona, jak widzicie. W takim razie to oznacza, że już nie ma tej żółtej mgły,
chyba żółtej, czy tam białej, takiej wielkiej, potężnej mgły na bramie po Tower Knightie, więc ona znikła, już możemy tam tędy na raz normalnie przejść i dojść na penetratora i uratować sobie Jurię. Ale najpierw, oczywiście zainwestujemy sobie wszystko tutaj u Made in Black. Pojadę sobie trochę w Magic, żeby te moje czary były naprawdę potężne. I to by było na tyle. Zobaczę sobie, ile ten się odcinek nagrywa tylko. Przepraszam cię. Przepraszam, Maiden. Dobra, mamy jeszcze 8 minut, to możemy sobie skoczyć właśnie... myślę, że na... Tutaj skoczymy do Boletarii. Postaramy się uratować Jurię. Przynajmniej zapoczątkujemy działania mające na celu uratować Jurię, bo te działania muszą być na... Znaczy... Dużo musimy tutaj porobić, naprawdę ta akcja, jeśli chodzi o uratowanie jej, to jest powiązane z jeszcze uratowaniem pewnego gościa, który można pomóc w walce z penetratorem, nie pamiętam jak się nazywał, wybaczcie mi, ale miał Brushwood Armor. On miał właśnie bardzo, bardzo dobrą zbroję dla tanka lub dla bardzo ciężkiego wojownika, jak to woli, bo tank, ciężki wojownik, to niektórzy to rozróżniają. O, dobra, w takim razie tutaj też mogę sobie już pofarmić od teraz, wam mogę pokazać nawet w jaki sposób to uczynić, bo myślę, że nawet mi się mogą przydać te Half Moon Grassy, które zaraz tutaj uzyskam, zobaczcie. Bo spawnujemy się za tymi dwoma niebieskołkimi rycerzami, na pewno ich pamiętacie. I można sobie zrobić to tak, albo ja atakuję teraz z ognia, co by się za bardzo nie sprawdziło, albo podchodzę i przebijam mieczem od tyłu po cichutku. I to właśnie uczynię. No właśnie, jeden strzał, nie żyjesz. Podchodzimy po przedmioty. Half Moon Grassy. Właśnie, dwa już nam skoczyły, świetnie. Jeszcze tego, teraz sobie tego zabijemy. I zaraz otrzymamy kolejne Half Moon Grassy, bo... No, chyba Half Moon Grassy mi tutaj wypadną. Co? Half Moon Grass. Uczników sobie możemy dla expo jeszcze tak dobić. W sumie jest możliwość zdobycia jakiejś... doświadczenia, to czemu by tak nie zrobić? O, Full Moon Grass jeszcze, świetnie. W ogóle skarby tu jakieś były, nie wiem czemu ich nie podniosłem. I dobra, chodźmy sobie w takim razie przez tą mgłę. Pójdziemy trochę już w kierunku Jurii. Znaczy, Juria jest bardzo, bardzo blisko stosunkowo, jeśli chodzi o odległość od tego. Tam jest właśnie ta wieża, widzicie? Nad moją głową. Tam w tle. To jest właśnie wieża, gdzie jest Juria. Ona stosunkowo odwoga oddalona bardzo, bardzo blisko jest, znaczy odwoga naprawdę umiejscowiona ta jej wieża. Ale zadania, które musimy zrobić po drodze, żeby ją uratować, to zadanie na cały odcinek, myślę. Właśnie na naszym oczom zaraz się ukaże Fat Official, czyli właśnie ten grubas. To jest normalny przeciwnik, takich jest pełno. Aczkolwiek w tym miejscu ten jest jakiś taki wyjątkowy, ponieważ on właśnie posiada klucze. Zobaczcie z lewej strony, naszej z lewej, w jego prawej nogawce, on ten ma przypięte klucze, które nas strasznie, strasznie interesują. Niestety on, mimo że idzie tak wolno, normalnie bym go zabił w tym momencie, to zobaczcie co się stanie. Nie ma go. Zniknął. Ja bym tutaj jednak zrobił jakoś inaczej, że na przykład on tutaj wchodzi, zamyka się i tak nie wiemy co tam jest w środku, więc mogłoby być jakieś przejście. A nie, że tak sobie idzie i nagle znika i wiecie gdzie on już jest? Widzicie te schody? On jest, uwaga. Wow, zapomniałem, że to są wilki. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest. Bo te wilki już są silniejsze. O wiele silniejsze. On mnie jest nawet w stanie zabić przez tarczę. Nie trafiłeś, przyjacielu. A ja? Cześć, znaczy trafiłem cię, ale... Jesteś strasznie wytrzymały. No mnie wilki zaraz zabiją. Tego mi tylko by brakowało, żeby mnie psy zjadły. Pokonałem przed chwilą Boga Smoków. No to jest właśnie piękne w Demon's Souls. Możemy pokonać Boga Smoków, a możemy zginąć od jakiegoś psa i to jest naprawdę świetne, bo tutaj nie możemy nikogo lekceważyć. I to mi się właśnie podoba w tej grze i w ogóle w serii Souls najbardziej. Tam mamy skarb, to są... O, tu jest właśnie przejście do Jurii. To jest też jakiś skarb, też go podniosę. Tu jest, tam jest przejście do Jurii. Tam jest właśnie ta wieża. Ale nie pójdziemy, nie mamy klucza właśnie. I tak, i tutaj mamy podpuchę, tam jest na nas zostawiona pułapka. Tu jest Slave Shield, ja tego nie będę podnosić, bo szkoda mi miejsca w jakimś punku. I jakbyśmy to podnieśli, to zobaczcie co by się stało. Takie pierdoły, tam są, znaczy tam jest taka pierdoła jak Slave Shield, abyśmy mogli tutaj nawet zginąć. I to jest właśnie Fat Official. Nie możemy go niestety zabić podczas naszego tutaj tego spotkania, dopiero go zabijemy. On zaraz nam pójdzie za tą bramę, się schowa i będzie tam czekał i się śmiał.
A my go dopiero będziemy mogli zobaczyć i z nim zawalczyć pod koniec tak naprawdę tej lokacji, jakim całą przejdziemy. Bo ta brama, gdzie on, za którą on się schowa, to tam już jest. Nie trafię go nawet. Nie ma szans. Nie da się, nie da się. Chyba, że teraz. No trafiłem go, ale już od razu kasenka się włączyła. Ciekawe, co by się stało, jakbym go trafił za tyle, żebym go na jeden strzał zabił. Nieważne. Przynajmniej wiem, jakie obrażenia mu zadaje. To jest jakiś plus. Tak, i zobaczcie. No niestety. Ten się nie pospieszył i nie miał takiego szczęścia jak pozostali. No, ale życie mu zabrałem, super. Tam jest wojsko od razu, jakiś oddział na nas czeka. No i tutaj czeka nas Fat Official i żeby tam przejść, to musimy przejść cały ten zamek w ten olbrzymi naokoło. I dopiero później. Znaczy, musimy przejść przez cały zamek i tam dopiero sobie zejdziemy po schodach i będziemy mogli zabić go i zdobyć nasze klucze. Oczywiście ci już są wyposażeni też w umiejętność kopania. Są już trochę bardziej zaawansowani, więc mogą nam blok zbić. I przy okazji też warto powiedzieć, że zadają nam dużo, dużo większe obrażenia, czyli standard. Im dalej jesteśmy, tym jest ciężej. I na tym etapie gry już warto się posługiwać magią, jak widzicie też. Tak właśnie czynię. Aż też bez przesady. Bo za chwilę. Pamiętacie może czerwonookiego rycerza? Chyba w drugim odcinku. Jezu, skąd ty mi się tu wziąłeś? No to był czerwonooki rycerz, nie? Chciałem go mieczem zabić. I ja na nim zginąłem. On był strasznie ciężki. Tutaj, na naszej drodze do bossa, jeśli dobrze liczę, to będziemy mieli czterech. A jeśli źle pójdzie, to nawet i pięciu. Więc naprawdę tutaj trzeba będzie korzystać z magii i myślę, że pójdziemy tam w następnym odcinku. Ja się z wami teraz pożegnam, tylko trochę się oddalę, żeby oni mnie nie zauważyli, bo tam patrolują wszystko. A teraz zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam do oglądania następnego odcinka i zachęcam do oceny tego. Ja się w takim razie teraz ukłonię, zrobię sobie jeszcze krótką kalibrację. Taki standardzik już będzie na koniec, że jest kalibracja, czyli dół, dół, góra, góra. Dobra. I w takim razie dzięki za uwagę, zachęcam do oceny i do komentowania. Trzymajcie się na razie. Cześć. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.